Mój nowy łapacz smerfów. Zaraz go wypróbuję. Aha, działa! Mam eliksir wynajdywania śladów. Trochę za mocny. Trzeba zmienić proporcje. Nie ma nic gorszego niż za bardzo wysmażone smerfy. Stań na chwilę, Ciamajdo. Co masz na kłodzie? Gdzie? A jej! Tam! Hej, jak się masz, maluszku? Lubi mnie! Bo się nie zna na smerfach i tyle. Hej, co tam masz, Ciamajdo? Jeju, sam nie wiem. Mogę Papa podtrzymać? Smerf powinien zobaczyć go pierwszy. Papa Smerf zawsze powinien być pi... Ojej. Zobacz, co znalazłem, Papo Smerfie. Mogę wziąć? Fuzio? Ciamajdo, a pso Smerf nie. Zanieś go tam, gdzie był. Mówiłem, że Papa Smerf powinien zobaczyć go pierwszy. Ależ Papo Smerfie, on jest malutki. Mały Fuzio, to wielki kłopot. Odnieś go. Tak, Papo Smerfie. Dobrze, Smerfy, załadujcie kłody. Wracamy do domu. Przykro mi, Fuziku. Musimy się pożegnać. Masz siedzieć cicho, bo cię nie wezmę do domu. Smerfoślady? Teraz to już długo nie potrwa, klakierku. Co? Gdzie się podział ten mały stworek? O, aha. Aha. Właś stamtąd, mała niebieska ropucho! No, nareszcie sobie poszedł. Klakier, patrz! Udało się! Wszystko gra! Kierujcie się w stronę tamy. Zaraz zaczniemy naprawę. No, Fuziku, na pewno jesteś głodny. Muszę wracać do pracy, papa. Czas na obiad. Halo, Fuziku, wróciłem. O, Fuziku.
chcesz, czy nie wchodzę. O! Ważniaku! Ważniaku, mam straszny problem. Przykro mi, Ciamajdo, ale jest obiad, a wtedy nie czas na problemy, tylko na jedzenie. Widzisz, one też jedzą. Co? Ech, mój dom! Skąd się wzięły te potworki? Z mojego domu. Papa Smurf zawsze miał rację. Mały fuzio oznacza wielkie kłopoty. Kiedy Papa Smurf się dowie, że go nie posłuchałeś, będzie zły. Jasne, że tak. I co zrobimy? Nie wiem, ale trzeba działać szybko. Patrz! Ojeju, laboratorium! Cześć, Papo Smurfie. Coś się stało, Ciamajdo? Stało się. Nie. Ja tylko może zupy, Papo Smurfie. A może wolisz deserek? Albo jeszcze lepiej. Nie ma to jak spacerek. Ale ja jeszcze nie zjadłem obiadu. Co tu się dzieje, Ciamajdo? O, fuzik. Ciamajdo. Ostrzegałem cię, że fuzio to kłopot. Wiem, Papo Smurfie, jest mi przykro. Niszczą moje laboratorium. Zbierz wszystkie fuziki i odnieś do lasu. Ale już. Tak, Papo Smurfie. Jesteśmy coraz bliżej, klakierku. Czuję to. Jest! A nie mówiłem, Smurfy tu były. Trociny są jeszcze świeże. Świeże! To już długo nie potrwa, klakierku, mówię ci. Psie, fuzik, smurfuj stąd. O nie. Smurfetko, żeby się ich pozbyć, trzeba je wystraszyć. Patrz, chodźcie tu. Mam dla was wspaniały prezent. Ojej, już wszystkie, ważniaku. Najwyższy czas. Wysmerfujemy je stąd, jak kazał Papa Smurf. Nareszcie cisza i spokój. Papo Smurfie, szybko! Fuziki pędzą w stronę tam. Co? Uciekaj, fuziku! Szybko! Zróbcie miejsce dla Papy Smurfa. Smurfujcie kciuki. Niech żyje Papa Smurf! Hurra! Szybko! Zbierzcie wszystkie fuziki, póki śpią. Te stworzonka mają świetny pomysł. O nie, Papa Smurfie, budzą się! Uciekaj stąd, fuziku! Szybko! Eliksir snu się kończy, a nie ma czasu, żeby zrobić następną porcję. Sukces! Prawdziwa ścieżka smurfów. Te obrzydliwe smurfy wcześniej czy później będą tędy przechodziły. A wtedy na pewno wpadną na nas. Koniec, Smurfy, nic więcej nie możemy zrobić. Czas na marsz żałobny. Smurf królestwo skończone. I to wszystko moja wina. Harmoniuszu, to straszne. Nie, Harmoniuszu, graj dalej, głośniej. Ojeju, patrzcie. Szybciej, Harmoniuszu, one lubią muzykę. Serio? Hej, fuziki mają dobry gust. Dokąd mam je zabrać? Do lasu, tam, gdzie ich miejsce. Cii,
Słyszysz? Nadchodzą smerfy. Niedobrze mi się robi, gdy słyszę, jak się cieszą, ale już wkrótce położę temu kres. Ojej! Złapałem je, klakierko! Mamy smerfy! Oho! Nie! O, sądząc po ciężarze, złapałem wszystkie! Papo Smerfie, co się stanie z biednymi fuzikami? Nie wiem, Ciamajdo, zobaczymy. Nareszcie te wstrętne smerfy są nasze. Wszystkie nasze! Odwzięcie się! Słyszycie, co mówię? Uciekajcie stąd, potworki! Tego już za wiele! Za wiele! Stworzyłem cię, żebyś mi pomagała, smerfetko. Ale ty mnie zawiodłaś. A teraz nadszedł czas zemsty. Zobacz. Papa Smerf już cię nie obroni. Odebrałem mu moc. Tak. O, nie, nie. Tak, tak. Papa Smerf, on nie stracił swojej mocy. Nie, nie, nie może, nie powinien. Och, co za koszmar. I taki prawdziwy. Sprawdzę, czy u Papy Smerfa wszystko gra. Dzień dobry, Smerfetko. Masz ochotę na pyszne czekoladowe ciastko? Nie, dziękuję, Łasuchu. Może widziałeś Papę Smerfa? Wiesz, ja... Łasuchu, kiedy się nauczysz, że trzeba jeść, żeby żyć, a nie żyć, żeby jeść. A jeśli chodzi o Papę Smerfa, pracuję w laboratorium. I powiem ci jedno, Papa Smerf ostatnio za ciężko pracuje. Ciągła praca i zero smerfowania sprawia, że robi się... Eksperyment numer 15. Dodać 6 kropli cytryny i zamieszać. O, na smerfopatyki kolejna klapa. Och nie. Papo Smerfie, jesteś zdrowy? Tak, tak, smerfetko, nic się nie stało. Ale ten wybuch... Nie ma się czym przejmować, moja droga. No, biegnij, już mam dużo pracy. Tak, Papo Smerfie. Co za wynalazek, klakier! Dzięki temu zaklęciu mogę zamienić metal w złoto! Słyszysz, klakier? Metal w złoto! Będę bogaty, 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 bogaty! Zobaczymy! Potrzebuję 1 gram jadu żmigi, tak, tak. I wraz z pierwszym promieniem o świcie dodaj 100 gramów rozpuszczonych smerfów! A nie, ale ja nie mam smerfów! 100 gram rozpuszczonych smerfów. Raz, no, 3, 4. Niech pomyślę, to by było 10 smerfów. No, zdobędziemy je, obiecuję ci. Na grządce i w polu rozkazuję wam, rośnijcie i trwajcie na pociechę nam. Hej, czy nareszcie mogę mieć trochę ciszy i spokoju? Nie rozumiem, farmerze. Coś jest nie tak w mojej miksturze na szybki wzrost. Obawiam się, że Papa Smerf traci swoją moc. Papa Smerf? Ale wymyśliłaś. Ojej, za dużo wrażeń. Jestem wykończony. O, Rety! Mnie! Na jeden jest! Zostało jeszcze tylko 9. Papo Smerfie! Och, skoro dynie farmera wybuchły, boję się, że koszmarny sen się sprawdzi. Może Papa Smerf traci wyczucie, no wiecie, starzeje się. Co? Niedawno obchodził swoje 542 urodziny.
542 to nie jest stary. Nie cierpię 542. Zaraz zrobię przepyszne ciastko. To chyba jakiś sen. Hej, co się smerfuje? To ciasto się klei. Tylko na zewnątrz, mały głupi smerfie. Gargamel. Dwa są? Jeszcze tylko 8. Jeszcze jeden prezent? I to nawet smerfniejszy od mojego. Eksperyment numer 23. Wciąż szukam odpowiednich składników. I nic nie widzę. Miejmy nadzieję, że się uda. Ach, niech to smerfność! Powiem smerfom o swoim planie. Niestety w ostatnich eksperymentach uzyskałem bardzo złe wyniki. Muszę wyruszyć w podróż na górę mgieł po specjalne korzenie. Och, Papo Smerfie, proszę cię, nie idź. Nie martw się, Smerfetko, wrócę zanim zapadnie noc. Nie, Papo Smerfie, ty nie możesz iść. Smerfetko, czy coś się stało? Och, nie, Papo Smerfie, ja tylko tak myślę. Może chcesz odpocząć? Odpocząć? Nonsens, bądźcie grzeczne, kiedy mnie nie będzie. A teraz do roboty. Co chcesz z nami zrobić? Zobaczę, ile wasza waga jest warta w złocie. O, marne 3 deko, a ja potrzebuję 100 gramów. Moje pułapki są genialne, ale zbyt wolne. Muszę mieć więcej smerfów. I to szybko. Ale jak? Nie martwcie się, Papa Smerf nas uratuje. Ale Smerfetka powiedziała, że Papa Smerf traci swoją moc. Traci swoją moc? Oczywiście. Klapiernie! Dziękuję ci, nędzny Smerfie. Podsunąłeś mi niezły pomysł, o który mi chodziło. Dandy-dandy-dam. O! Do wiadomości smerfów? Ha, cóż, jestem smerfem. Hej! Hej, zobaczcie, co znalazłem. Posłuchajcie. Pod wielkim dębem list schowałem i straszne wieści bez żalu wysłałem. 7 smerfów ma przyjść w najbliższą noc, bo Papa Smerf utraci swą moc. O, i co? Mamy dowód, że Papa Smerf już zaczął tracić moc. Faktycznie. Widzieliście, jak wybuchły moje dynie? I jak napadły nas latające warzywa. Musimy coś zrobić. Cisza! Nie cierpię być cicha. Możemy zrobić tylko jedno. Musimy pójść pod wielki dąb. No, możemy pójść. Idziemy. Tu nic nie ma. Szkoda czasu. Nie podoba mi się to miejsce. Papa Smerf mówi... Uwaga! No. I co my tu mamy? Chyba będzie ze 100 gramów wstrętnych małych smerfów. Chodź, klakier. Idziemy robić złoto. A jeśli jakiś smerf mi zostanie, pozwolę ci go zjeść. Musimy znaleźć Papę Smerfa. O tak, on będzie wiedział, co robić. Boję się. O, świetnie, świetnie. Jutro, gdy rozbłyśnie pierwszy promyk, przemienię je w złoto i będę bogaty, bogaty, bogaty. Bogaty, bogaty. Niech się tylko tu zbliży. Dostanie prosto po nosie. A ja wiem swoje. Papa Smerf nas uratuje. Ja bym na to nie liczył. Sami musimy się stąd wydostać. Dobra, ale jak? No, coś wykombinujemy. Zgubiliśmy się. Wcale nie, Smerfetko, tylko nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ktoś nadchodzi. Och, jak się boję. Nie, bój się, Smerfetko. Obronię nie cię. Papa Smerf. Och, tak się bałam.
Co za szczęście, że to ty! Smerfeczko, Ciamajdo, co się stało? Chodzi o Gargamela. Uwięził w sieci dużo smerfów. O, tak. Słyszałem, jak mówił, że zamieni je w złoto. Złoto? Mam pewien plan, ale musicie mi pomóc. Szybko do laboratorium. O, co robisz, Papo Smerfie? Przygotowuję złoto dla Gargamela. Oczywiście rób, co kazałem, a wszystko będzie jasne, dobrze. Papo Smerfie, skoro tak mówisz... Jesteś bardzo dzielnym smerfem. To niebezpieczne, ale wiem, że sobie poradzisz. Ej, nie martw się o mnie, Papo Smerfie. Zaraz woda się zagotuje. Ciekaw jestem, który z was pierwszy się rozpuścił. Może ty? O, co to? Ależ to złoto! Dużo złota! Smerfy, gdzie jesteście? Gotujemy się w garnku! Złap mnie, klakier, jeśli potrafisz! Smerfy, tędy! Złoto, złoto, góra złota! Klakier, łap ich, nie pozwól im uciec! Teraz, Smerfetko! Któregoś dnia wstrętne smerfy zapłacicie mi za to! Tak, 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 tak! Och, Gargamelu, jak ty ładnie krzyczysz! Sukces! Czasem trzeba włożyć wiele pracy i ponieść wiele klęsk, zanim eksperyment się uda. Niech żyje Papa Smerf! Hurra! Niech żyje Papa Smerf! Och, Papo Smerfie, jak mogłam w ciebie wątpić? No właśnie, zawsze powtarzam, że nie można wierzyć każdemu zwojowi, który się czyta. I dlatego ani przez chwilę nie wątpiłem, że Papa Smerf stracił swą moc. No cóż, kiedy się stąd wydostanę, będę bogaty, klakierku. Bogaty, bogaty, bogaty! Co to? Papa Smerf! To jego sprawka! Au, bo pamiętają mnie, klakier! Ja im jeszcze pokażę! Tak, pokażę! Smerfujcie! Smerfujcie, kochani! Już blisko! Hej! Dokąd tak pędzicie? Mam dla was niespodziankę! Jeśli nie chcecie, to... Nie cierpię, jak marnują się takie fajne niespodzianki! Wreszcie usłyszymy tę symfonię w tonacji C Papy Smerfa! To podobno piękny kawałek. To ja poproszę dwa kawałki. To muzyka, łasuchu, nie jedzenie! Tak, a muzyka jest pokarmem duszy. To moja dusza też prosi o dwa kawałki. Brawo! Brawo, witamy! Witamy! Brawo! 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 A teraz smerfonia w tonacji C. I raz, i dwa. Nie, to... Stop, stop! To nie tak. To znaczy, że źle gram? Właściwie to nie. Nie możemy słuchać smerfonii w tonacji C w wykonaniu jednego muzyka. Potrzebna jest orkiestra. Chętnie pomożemy, Papo Smerfie. Ale nie mamy instrumentu. Postarajcie się o nie. Gdzie te instrumenty? Będziemy wszyscy grać. Wszyscy będziemy. Znowu nic. Zupełnie nic. Nogi uchodziłem przeszukując las i wciąż nie mogę znaleźć wioski tych wstrętnych małych smerfów. Ale się nie poddamy, prawda, kocorzek? Klakier! Złaź stamtąd natychmiast i do roboty, ty tchórzu! No a ty, lasuchu, dlaczego nie robisz sobie instrumentu? Bo ja już mam instrument, papo. Kocioł, tylko najpierw muszę go opróżnić. Uwaga, smerfy! Wszyscy gotowi? Gotowi, papo smerfy! Zaczynamy! I raz, i dwa!
Smurfa, jak mogli zacząć beze mnie? O co chodzi? Wydaje mi się, mój drogi, że fałszujesz. Naprawdę? Nic się takiego nie stało. Zaczniemy jeszcze raz. Raz, dwa. Co znowu? Chwileczkę, może to wina trąbki? Daj, ja spróbuję. A, w porządku. Jasne, że w porządku. Niech on spróbuje zagrać na innym instrumencie. Dobrze, może na harfie. O, smerfnie. A ja mam lepszy pomysł, triangiel. Nic z tego, papo Smurfie. Harmoniusz strasznie fałszuje. A może on zostanie dyrygentem? Dobrze, papo Smurfie? Bardzo dobrze, Smurfetko. Uwaga, i raz, i dwa, i trzy, i jej! Tak, tak! Słuchajcie, to hałas, nie muzyka. Boże, bola. To niesprawiedliwe. Oni są po prostu zazdrośni. Nie chcę z nimi grać. Niech sobie grają. Ja jestem solistą. Dobrze im tak. Co to za straszliwe dźwięki? Trzeba to koniecznie sprawdzić. To brzmi jak wycie rannego zwierza. Kto może tak przeraźliwie jęczeć? A, to Smurf. Bezczelne Smurfy powiedzieć, że ja fałszuję. Jeszcze pożałują, że mnie wysmerfowali z orkiestry. Ach tak, mam genialny pomysł, ale trzeba działać szybko. Mam tu wszystko, czego trzeba, a niebawem będę miał i smerfy wszystkie. Zdecydowałem się, wracam, a oni będą mnie błagali, żebym zagrał tę wstrętną smerfonię. A ja im powiem... Powiesz tak! Kim jesteś? Nie bój się, kochaciu, jestem Aurora. Dobra, nie cierpię tego słowa. Wróżka! Jeśli jakieś masz życzenie, spełnię. Każde tam czy tu. Wyznaj tylko całkiem szczerze, czy nie chciałbyś zostać mu... A? Zastanów się. Muzy... A? Muzykiem! A nie, tym głupim smurfom nie podoba się moje granie. Teraz im się spodoba. Dzięki czarodziejskiemu szazalakacu będziesz grał naprawdę pięknie. Ach, bardzo dziękuję, dobra wróżko. Idź, pokaż swoim przyjaciołom, co umiesz. On zaprowadzi mnie prosto do wioski Smurfów. Hej, posłuchajcie, jak gram. No nie, to znowu on. Nie cierpię tego. To się nazywa szazalakacu i pięknie gra, posłuchajcie. Co się stało, Smurfy? Czy to żart? Co wam jest? No dosyć, podnieście się! Papo Smurfie, zbudź się, papo Smurfie! Hej! To okropne, muszę odnaleźć tę dobrą wróżkę. Juhu! Czyżbyś mnie szukał? Gargamel! Zemsta jest rozkoszą czarowników! Co zrobiłeś moim kochanym Smurfom? Kto ja? Nic, zupełnie nic. To ty zrobiłeś tą czarodziejską szazalakacu. A ja teraz muszę jeszcze tylko... Joj! I nie będzie na tej ziemi ani jednego smurfa. Nie masz się po co trudzić. Nie uciekniesz mi. Gdzie on się podział? Nie uciekniesz mi. I tak cię złapię. Mam tych twoich niebieskich kumpli jeszcze tylko ty. Au, jakiś kamień wpadł mi do buta. Strasznie mnie kłuje w boku. Złapał mnie kurcz. O, moja szyja całkiem sztywna. Boli mnie brzuch i pęka głowa. I wszystko mnie boli. A mało już smurfowało. Muszę szybko pędzić do wioski. Ten okropny mały potwór zmyka jak tchórz. Nic nie szkodzi. Na pewno wrócił do wioski. A teraz ja dobrze wiem, gdzie on jest.
Trzeba iść prosto, potem skręcić w prawo, a może w lewo? Potem znów iść prosto, a potem znów... Nie, chyba zabłądziłem. Ach, nie cierpię ich, nie cierpię tych smerfów, nie cierpię. Proszę cię, smerfetko, obudź się już. No, osiłku. Wstawaj! Łasuchu, patrz, tort z bitą śmietaną i truskawkami i... A, nic z tego. Co teraz robić? A to wszystko przez ten zasmerfowany smerfo... Zaraz, zaraz. Jeżeli zaczarował je Gargamel, to na pewno on je umie odczarować. Zaczekajcie na mnie, smerfy, zaraz wrócę. Sidła, klatki, siatka, trucizna. Zastawię tyle pułapek, że ten wstrętny mały smerf wpadnie w moje ręce. Chwileczkę. Już. Muszę znaleźć księgę odtrutek. To ty, smerfie, teraz mam cię już. A właśnie, że nie. Nie słyszę cię, ale cię widzę. Złapię cię. Nie umkniesz mi. Już cię mam. Zdepczę cię. Prędzej czy później się zmęczysz, a wtedy jesteś mój. O nie! Co za przepaść, a ja mam lęk wysokości. Lecę, ratunku! Hop, hop! A może uprzyjemnić panu czas muzyką, panie Gargamelu? Nie, proszę, błagam cię, nie graj! Gotów? I raz, i dwa. Nie, proszę, miej litość. Już nigdy nie będę dla was zły, przysięgam. Niech będzie. Papa Smerf zawsze mówi, że nie należy się znęcać nad pokonanym, a więc... Nie? Nie? Aha! Magiczne instrumenty muzyczne. Znalazłem! Szazalakacu! O nie, na to nie ma lekarstwa. Ty wstrętny szazalakacu! Nieszczęsne smerfy, zasnęłyście biedactwa już na zawsze. Robiłem, co mogłem, ale teraz pozostało mi tylko jedno. Zagram wam ostatni raz na pożegnanie. Przestań! Co, obudziłeś się? No pewnie, twoja gra o smerfie nawet umarłego. To znaczy, że mam lekarstwo. Ach, co to? Co się stało? To długa opowieść, papo smerfie. Zaczęło się to wtedy, kiedy... Więc Gargamel udawał, że jest dobrą wróżką? Tak. O, Harmoniuszu, uratowałeś nas. Tak. Wszystko smerfne, co się smerfnie kończy. A teraz wróćmy do naszej smerfonii w tonacji C. Świetnie. Moja trąbka jest gotowa. Pozwolicie mi grać, prawda? Właściwie. Mówiąc szczerze, no wiesz... Chyba rozumiesz, że... To o tym, co zrobił, nie możemy mu przecież odmówić, prawda? Papo Smerfia, może... Świetnie! Masz dobry pomysł, pracusiu. Jutro Dzień Smerfa. Jak uczcimy ten dzień? W dniu naszego święta powinniśmy zrobić coś najbardziej smerfowego. Jasne, powinna to być parada. Nie cierpię parad. Hej, a może by tak sztuczne ognie? Nie cierpię sztucznych ogni. A może zabawę taneczną z orkiestrą, no i w ogóle? Nie cierpię orkiestry. Ani sztucznych ogni, ani parady, ani orkiestry. To co chcesz robić w dniu Smerfa? Nie cierpię dnia Smerfa. Z Marudą jest tak zawsze. Wiecznie niezadowolony. Trudno go do czegoś przekonać. A niech go! Już wiem. Wysmerchimy wielki tort. Czemu ja na to nie wpadłem? Najpierw mąka. Proszę mleko. Uważajcie, niosę miód!
A więc mąka? Mleko? Teraz będzie miód. Oj, niedobrze, skończyły się właśnie jajka. A teraz, kocie, uważaj. Oto mój ostatni przebłysk geniuszu. Magiczne jajo. Musi teraz ostygnąć, a potem wystarczy tylko, mój kotku, że lekko w nie zastukam i w mig wszystkie moje życzenia się spełnią. Masz pojęcie, klakierku, co będę mógł zrobić z tymi zarozumiałymi smerfami? Jesteś genialny! Gargamelu! Pasibrzuch jest głodny! A niech to licho! Miau! Szybko, klakier, schowajmy się! Pasibrzuch chce jeść! A najbardziej pyszne są jajka. Gorące, zjem potem. No nie! Zabrał moje magiczne jajo! Kocie, musimy je odzyskać! Pasibrzuch się prześpi, a potem zje jajo! Słyszę go, klakier! Teraz szybko! Ten grubas to oferma za głupi, żeby... Jak śmiałeś ukraść mi jaju, o ty! Na pomoc, ratunku, klakier! Ratuj mnie, o! Powstrzymajmy go! Nie, co? Chyba żartujesz! Jajo! Ech, ty zgubiłeś jajo! I co teraz będzie? Nigdzie ani śladu jajka. A bez jajek, zdaniem papy Smerfa, nie da się upiec tortu. Musi gdzieś być jakieś jajo. Papa Smerf twierdzi, że... Oj! Co to? O. Nic, to pewnie tylko... jajo! Ojej, ale jajo. Z takiego jaja wyjdzie najbardziej smerfowy tort na świecie. Nie cierpię jajek. Gdzie moje jajo? Pasibrzuch chce jajo! To pasibrzuch! Ojej! O rety, to ten straszny olbrzym, boję się! Pasibrzuch chce jajo! Na Smerfa, zbliża się tu! Pasibrzuch jest głodny! Chce jajo! Poszedł! Chodźmy! Klakier! Gargamel! Gargamel! To jajo musi gdzieś tu być, musi! Gdzie jest moje jajo? Chcę mieć moje jajo! Wiejmy stąd, kocie, póki czas! Już ich nie ma? Nie ma! Trzeba zataszczyć to jajo do domu! Ojej, żeby tylko ten wstrętny Gargamel i Pasibrzuch nie wrócili. Pośpieszcie się, Smerfy. Chciałabym być już w domu. Hej, a skąd wyście się tu wzięli? Jak myśmy się tu znaleźli? Na Smerfa, gdzie znaleźliście to jajo? Nigdzie, samo toczyło się z góry, więc zarwaliśmy tam jajo. Cicho! Musimy upiec tort. Podaj mi łyżkę. Proszę bardzo. Wyjątkowo twarde. Co to za dziwne jajo? Ja się tym zajmę, dobrze? Muszę je stłuc, bo jak nie, to niech się zamienię w parówkę. Ratunku! Jestem parówką! Jestem parówką! Ale smertna parówka. Powiedział życzenie, potem stuknął w jajo i za chwilę... Ależ tak, to jajo, moi drodzy, jest magiczne. To magiczne jajo, hurra! Zaraz to sprawdzę. Ja pierwszy. Nie cierpię magicznych jaj. Po kolei. Wcale nie bo ja. Ja chcę być bogaty. A ja chcę być różowa w niebieskie kwiatki.
A ja chcę mieć wielką beczkę ser Schiaparelli. Chcę być największym muzykiem na świecie. Chcę być papą Smurfem. Ja też chcę być papą Smurfem. Co? Ja muszę nim być. Bardziej się nadaje. Na Smurfa muszę przerwać te wygłupy. Tak się nie robi. Wiesz, ja jestem papą Smurfem. Byłem pierwszy. Wcale nie. Ja nim jestem. Gdzie wam do papy Smurfa? No proszę. W takim razie niech ja się stanę małpą. Teraz moja kolej śpiochu. Nie, moja. Niech lalusiowi wyrosną długolaśne uszy. Orety, jestem szpetny. Koszmarnie szpetny. Chcę, żeby śpioch miał wielgachne uszyska, długi ogon i był caluśki owłosiony. Ładne z nich gagatki, aż wstyd. To magiczne jajo przemienia moje smerfy w potwory i wcale nie chcą mnie słuchać. Muszę się go pozbyć, bo wkrótce nas wszystkich przemieni w małpy. Wiecie co, ukryjmy jajo i tylko my będziemy wystukiwać nasze życzenia. Tak, będzie tylko nasze. Zniknęło. Trudno, poradzę sobie inaczej. Witaj, papo Smurfie. Cześć, papo Smurfie. I ty też witaj, papo Smurfie. Ciamajda, co ty tu robisz? Wstawaj. Nie ma chyba większego Ciamajdy na świecie niż ty. Ojej, co się ze mną stało? Orety, smerfuj się, kto może. Co się stało, smerfetko? Hej, stój! Dlaczego jesteś taka mała? Papo Smurfie, papo Smurfie! Antidotum, antidotum, musi to gdzieś tu być. Papo Smurfie! Ojej, ty nie jesteś papą Smurfem. Co ty tu robisz, można wiedzieć? Papa Smurf nie byłby zachwycony, widząc cię tu. Wynoś się stąd, no już, 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 już! Jajo, pasi brzuch. Pasi brzuch. Pasi brzuch jest teraz zadowolony. Smurfy przyniosły jajo. Złeź stamtąd, no już, ty głupia małpa. Papa Smurf zaraz wróci, to zobaczysz. Wywar z korzenia smurfowego. Niech no tylko papa Smurf się dowie. O, papa Smurf. Przepraszam, myślałam... Szybko, smurfetko, musimy znaleźć to magiczne jajo, póki jeszcze nie jest za późno. To jajo musi tu gdzieś być, klakier. Kłopot z głowy, znalazłem je. O! Cześć, papo Smurfie. Cześć, papo Smurfie, cześć. Dziś dzień Smurfa, nasze święto, prawda? O! Mówcie, gdzie jest magiczne jajo? Tam, tam jak chcesz, to ci pokażę. Chodźmy szybko. Koteczku, moje magiczne jajo nareszcie. Mogę teraz rozprawić się z tymi małymi, ohydnymi Smurfami. Nie będzie litości. Ha, 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 ha. Co zażyczymy się najpierw? Może talerz świeżutkich smurfów. Proszę nam podać na talerzu dwa smurfy. Co to? Zamówiłem smurfy, a nie porcję ohydnych gnatów. Ohydnych gnatów? Kto jest ohydny? Magiczne jajo. Muszę mieć ślicznego, pulchnego. Nie, 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 nie. Chcę mieć największego i najtłustszego smurfa, jaki tylko istnieje. O! Czy ktoś mi wreszcie powie, co się tutaj dzieje? Ojej, ratunku! O, cześć, papo Smurfie. Chciałbym bardzo... Teraz ani słowa, Ciamajdo. Magiczne jajo, spraw, żeby wszystko było jak dawniej. Otóż przyglądałem się wam dziś uważnie i mam tylko jeszcze jedno życzenie. Och, znowu jakieś cudowne życzenie. Ponieważ wszystkie wasze życzenia były samolubne, głupie i niegodne Smurfa. Chcę, żeby to magiczne jajo przepadło. Zniknęło raz na zawsze. O!
Dobrze, już po wszystkim. Jestem rad. Co tam tort? I tak będzie to pamiętny dzień Smurfa. Spójrzcie, co znalazłem. Ale smertne jajo, co? O, nie! Hurra! Znowu się spełnił nasze życzenia. Nowe, magiczne jajo. Ja się nie widzę. Ja najpierw chcę, więc... Ale was zrobiłem. Prawie gotowe, klakierku. Popatrz tylko, klakier. Najnowszy pomysł złego geniusza. Geniusza. Zaraz przemienię się w coś, czemu żałosne smerfy nie będą mogły się oprzeć. Pole smerfojagód. Idealne miejsce, żeby schwytać smerfa w pułapkę. Jeszcze parę kropelek. To chyba jakieś dziecko. Ale co niemowlę robi w lesie? Co ja widzę? Smerfiątko, skąd się tu wziąłeś, maleńki? Na pewno jesteś głodny jak wilk. Nie martw się, zabiorę cię do domu i nakarmię pysznymi smerfojagodami. Smerfiątko? Skąd się biorą smerfiątka, ważniaku? No cóż, smerfiątka biorą się z... No co mi zadajesz? Jakieś idiotyczne pytania. Czyż on nie jest najśliczniejszy na świecie? Śliczny? Wcale nie jest śliczny. Zgadzam się. Właściwie on jest brzydki. Co? Poczekaj, ja ci dam brzydki, zobaczysz. Nie jest brzydki, ważniaku. On jest tylko... jest wyjątkowy. Z pewnością nie wygląda tak smerfnie jak ja, ale przyznam ci rację, że wygląda wyjątkowo. A ja uważam, że jest bardzo smerfny i zrobię dla niego prezent. Kto powiedział prezent? Przyniosę smerfojagodowy dżem. Ja mam dodatkowy koc. Ja wysmerfuję jakieś kwiaty. Nie cierpię smerfiątek. Koci, koci, koci. Chodź, smerfiątko. Czas na drzemkę. Zrobię ci ciepłego soku ze smerfojagód. Ciepłego soku ze smerfojagód? Hej, smerfiątko, zobacz, co dla ciebie zrobiłem. Bardzo smerfne, he? Dziecinko, oczka swe zmruż. Kiedy wiatr wieje, dobrze ci tu. Oczka swe zmruż. Hej, nie płacz, proszę. Zwiększę trochę szybkość, dobrze? Cześć, smerfiątko. Nie mogę zatrzymać. Upiekłem dla smerfiątka ciasto. Uważaj! Wy obrzydliwe! Co ja mówię? Ej, zobaczcie! On lubi moje ciasto! Wiesz, Marudo, w tym smerfiątku jest coś bardzo znajomego. Co to może być? Koci, koci! Nie dotykaj mnie, ty wstrętny! Może sobie przypomnę. Chodź, Marudo, smerfiątko musi odpocząć. Pokaż, co pijesz! Nie! Co to za świństwo? Och, pachnie jak trucizna! Mało brakowało, a maluszek by się tego napił! I bezmyślna! Co ja mówię? Bo.
Smerfiątka, Smerfiątka, tu nic nie ma. O Smerfiątkach. Esencja piołunu. Znowu będę normalnym, antypatycznym typem. Co to? Czy tu jest jakiś smerf? Ktoś się tu smerfuje. No, zobaczymy, kto wysmerfował taki bałagan. Wydawało mi się, że zamknąłem szafkę. Muszę wymyślić coś innego. Co to? Rzadki kaktus petrificus. Mam już okropnie niegodziwy pomysł. Dam, dam, badam, dam, 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 pam, pam. Dzień dobry, Lanusiu. Słyszałeś, Lanusiu? Powiedziałem dzień dobry. Bardzo nieładnie, że nie odpowiadasz. Lanusiu. Raz, dwa, trzy. Posiłku, słyszałeś, co się przydarzyło Lalusiowi i Ważniakowi? Skamieniał! Co tu się smerfuje? Nie wiem, ale nie chcę tego złapać. To mnie natchnęło, żeby napisać odę do skamienienia. Stał nieruchomo na wysokim wzgórzu. Może lepiej zamienić na odę do nagłej ucieczki? Co się dzieje, Smerfetko? Stało się coś strasznego. Wszystkie smerfy zmieniły się w kamień. Kamień? Niech to smerf. A co ze smerfiątkiem? Och, nie wiem. Nigdzie nie mogę go znaleźć. Chodź, sprawdzimy, co się dzieje. Jedne smerfy. Szybko przynieście je do laboratorium. Muszę znaleźć antidotum. Wielki smerfie, tu ktoś był. O nie. Mój kaktus petrificus, dlatego smerfy skamieniały. Ciekawe, kto to zrobił. Nie cierpię skamieniałych smerfów. I nie cierpię uciekających taczek. Coś się dzieje. W tym tempie zamiana smerfów w kamień zajmie mi cały rok. Muszę znaleźć sposób, żeby załatwić wszystkie naraz. Tak, wysadzę je w powietrze! Wkrótce po ich wiosce zostanie tylko kupka niebieskiego pyłu. Dokładnie o 7:00 dla tych nędznych smerfów słońce zajdzie po raz ostatni. Smerfiątko, gdzie jesteś? Och, ta wścibska smarkula. Smerfiątko! Co jest? Och, Smerfiątko, co robisz? Rozwalę wszystkie wstrętne smerfy w drobny mak. Gargamel! Ratunku! Wypuść mnie stąd! Tak, załatwione. Papo Smerfie, Smerfiątko przepadło. Och, nie możemy go nigdzie znaleźć. Mamy tylko butelkę. Tak jak podejrzewałem, to sprawa Smerfiątka. Przecież to tylko dziecko. To wcale nie jest dziecko, to jest Gargamel. Oh, Gargamel! Wszystkie smerfy dostały antidotum? Chyba tak, papo Smerfie. To już długo nie potrwa. Słyszałeś? Smerfiątko to Gargamel. Coś podobnego. Naprawdę? Oda do skamienienia. Śpiochu, papo Smerfie!
Popo Smurfie, Smurfiątko ma bombę. Bombę? Jesteś tego pewien? Jest w studni. No to już. Jeszcze kilka sekund i bum! Koniec ze Smurfami. 3, 2, 1 i już! Co się dzieje z tą ohydną bombą? Niech to licho! Gdzie jest ta bomba? Jedzie! No tak, nareszcie w domu! Trzymaj się ode mnie z daleka, głupi kocie! Leżeć! Klakier, ty zakuty łbie! To ja! Gargamel! Gargamel? Nie! Jest! Moja otyczerutka! Na co się gapisz? Klakier, ty głupi kocie! Jak mogłeś mnie atakować? Nieważne. Na szczęście już nie wyglądam jako brzydliwy smerf. Co za wstyd! Gdzie ja położyłem zaklęcia na zły urok? Nikt się nie ma, a wydawało mi się, że kładłem do kufra.